Halleluja! Kochani, mam na imię Damian Lorek i jestem tutaj dziś dla was. Chcę się z wami podzielić świadectwem, jak żywy Bóg, jak Jezus Chrystus prawdziwie wjechał w moje życie za moim pozwoleniem. Kochani, urodziłem się i wychowałem się w rodzinie katolickiej i wychowano mnie, że jest Bóg. I zacząłem w Niego wierzyć, ale nigdy realnie Go nie doświadczyłem. Nauczono mnie, aby co niedziela iść do kościoła. Ale nie doświadczałem Go. Wychowałem się bez ojca. I w moim sercu pojawiała się pustka. I gdy dorastałem, to tą pustkę zacząłem wypełniać alkoholem, narkotykami, seksem, pornografią, masturbacją. To jest prawda, bo tak funkcjonowałem. Ale chcę wam powiedzieć, że właśnie tą pustkę, którą miałem w sercu, nic nie zdołało wypełnić. Nic. Byłem uzależniony od narkotyków 8 lat. Wszystko brałem. Jeździłem po Polsce na imprezy techno. Byłem w sidłach diabła. Ale pewnego razu, gdy umierałem, bo przedawkowałem, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. I Jezu, jeżeli Ty jesteś i istniejesz w ogóle, to się mi objaw i ogarnij moje życie, bo ja już tak nie chcę funkcjonować i żyć dalej. I właśnie wtedy w moim pokoju wjechało coś ponadnaturalnego. Wjechał Jezus. I spotkałem się z Nim w duchu. Ja wtedy padłem na kolana. Zacząłem płakać. Zacząłem tam pokutować. Z mojego starego życia. Ja tam się narodziłem na nowo. Moje życie diametralnie się zmieniło. O 180 stopni. Dziś jestem nowym stworzeniem. Sam Duch Jezusa Chrystusa mieszka we mnie. I nie o własnych siłach ja tutaj dziś jestem. Jestem o siłach Ducha Świętego. Dziś jestem ewangelistą i ja dziś jeszcze i głoszę Ewangelię, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za twoje grzechy, po to, abyś ty doświadczył wolności, abyś ty był zbawiony. I Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga Ojca. On jest jedynym mostem do Boga Ojca. Jeżeli ktoś ci powiedział, że jest czyściec, że ksiądz jest pośrednikiem do Boga, to cię okłamał. Słowo Boże mówi, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik, który nas z Nim łączy, i jest to Jezus Chrystus. Bo On na krzyżu Golgoty udowodnił, jak bardzo Cię kocha. On wziął wszystko na siebie. On pochłonął ból, cierpienie, grzech, odrzucenie, potępienie. I jeżeli Ty dziś uwierzysz przez prosty akt wiary, że Jezus Chrystus to wykonał, zrobił to za ciebie i przyjmiesz Go do swojego serca, będziesz zbawiony, narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Byłem osobą odrzuconą. Byłem w domu dziecka i przez to wstydziłem się, przepisałem się do innej szkoły. To w ogóle była prawda o mnie, ale gdy spotkałem się z Jezusem, On wyswobodził moje życie. On uleczył moje rany, bo Jezus jest lekarzem, jest chirurgiem. Jeżeli ty dziś cierpisz, chorujesz, to On cię chce dziś uzdrowić, bo uzdrowienie jest dla ciebie. 2000 lat temu Jezus chodził, uzdrawiał i to się teraz dzieje. Gdy położę na ciebie rękę, Święty Duch cię dotknie. Boży ogień cię przeniknie. Zostaniesz uzdrowiony. Zostaniesz wyswobodzony. Poznacie prawdę. Prawda was wyswobodzi. W 2015 roku ja się zetknąłem z najświętszą osobą, z Jezusem Chrystusem. Święty Duch przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jeżeli ty dziś świadomie grzeszysz, paprasz się, idziesz do piekła. Idziesz do piekła. Ale Jezus Chrystus wziął ten grzech na siebie i ty dziś przyznaj się do tego, że żyjesz bez Boga, że jesteś odwrócony do Niego plecami, tak jak ja byłem odwrócony. To jest egocentryzm. Przyznaj
przyznaj się do tego. Zrzuć maskę i przestań kozaczyć. Potrzebujesz Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz zbawienia. Jezus Chrystus wyswobodził moje życie. Byłem narkomanem. Dwukrotnie miałem wypadek samochodowy. Żyłem w patologiach. Ale On w łasce przyszedł do mnie. Bo zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Każdy z was pokazuje i chce być dobrą osobą. A chcę ci powiedzieć prawdę, że dobrzy ludzie idą do piekła. Musisz się uniżyć, przyznać się do błędu, do grzechu i zaprosić Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Oddać Mu swoje życie. I ty wtedy będziesz miał pewność zbawienia. Jego święta krew cię oczyści, obmyje cię z tego grzechu. Nie będziesz żył w patologiach, w potępieniu. Nie musisz co niedziela chodzić do kościółka, klęczeć, modlić się, odmawiać różaniec. Ale gdy wracasz do domu, to nadal jest pustka w sercu. Nadal czujesz, że coś jest nie tak. Każdy z was to odczuwa. Wiem o tym. Bo ja to odczuwałem. Ale gdy poznasz prawdziwie Jezusa, narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, to ta pustka w pełni zostanie wypełniona. Spotkasz się z żywym Bogiem. Ojcze, dziękuję Ci, że moje stopy tutaj mogą być. Ojcze, dziękuję Ci, że w mocy Ducha Świętego ja dziś tutaj głoszę. Ojcze, ja modlę się teraz i usuwam zasłonę z tych ludzi, z umysłów. Duchu Święty, przenikaj tych ludzi. Niech oni doświadczą Ciebie teraz. Ojcze, przysyłaj do nas ludzi pokoju. Synów i córki, którzy pragną żywej i prawdziwej relacji z Tobą, Jezu. Ja wam zwiastuję Jezusa Chrystusa, Boga żywego, i podnosi się w was coś. To jest religia. Przyjdź, pomodlimy się o ciebie, uwolnimy cię. Ja przeklinam ducha Antychrysta w imieniu Jezusa. Nie będziesz się panoszył na tym miejscu. Bo jesteś pod naszymi stopami. Jesteś przegrany. To miasto potrzebuje Jezusa. Potrzebujecie Jezusa. Przyjdź, zrzuć maskę. Pomodlimy się o ciebie. Jesteś zniewolony czymkolwiek. To dziś możesz być wyswobodzony. Masz problem z alkoholem. Nie radzisz sobie. Każdego wieczora ty jesteś nachlany. Żałujesz tego. Żałujesz tego. I jesteś niewolnikiem. A dziś Jezus Chrystus chce cię wyswobodzić, chce zdjąć te kajdany przez potężne imię Jezus. I na drugi dzień będziesz nową osobą i będziesz się dziwił, co się stało. To ja ci chcę powiedzieć. Doświadczyłeś Jezusa. Narodziłeś się na nowo. Ja tego doświadczyłem. Przyszedłem do Jezusa, naćpany. Naćpany. I On w jednej chwili zmienił moje życie. Ożywił mojego martwego ducha. I On dziś chce zrobić to z tobą. Ale pytanie, czy ty chcesz? Bóg dał wolną wolę i ty decydujesz, którą drogą będziesz szedł. Niebo czy piekło? Ja dziś kładę przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Bo Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. I nie potrzebujesz innych pośredników. Jeżeli się wstydzisz, lękasz się podejść, to przełam to. Przełam to. A jeżeli nie, to dziś wieczorem, albo teraz, w głębi serca zaproś Jezusa. Powiedz: Jezu, ja nie wiem, co ten gość mówi, ale ja chcę tego samego doświadczyć. Ja Ciebie chcę poznać. Ja chcę się z Tobą spotkać. Nie tylko z jakichś opowieści. Chrześcijaństwo to nie jest religia. To jest relacja z żywym Bogiem. Ten kraj pokrzywił obraz Boga. Ja poznałem Boga, który
który jest dobrym ojcem, dobrym Bogiem. On chce dla ciebie szczęścia. Ale musisz się narodzić na nowo, aby doświadczać tego. W imieniu Jezus jest moc, jest siła. Zapraszam was. Przyjdźcie. Porozmawiajmy. To jest dla was. Zbawienie jest z łaski. Za darmo. Za friko. Hallelujah.